dzisiejszym odcinku hostuję custom dla 100 skinów sezonu trzeciego. A oczywiście pośród tych skinów będę ja, ponieważ ja będę chował się sekretnie przed Ewelą. Standardowo moim zadaniem będzie znalezienie Rafy. I moim zadaniem będzie oczywiście wygrać grę. I najlepiej, żeby Ewela nie dowiedziała się, którym skinem jestem ja. Jak widzicie, ja właśnie odpalam custom, mamy 74 oczekujące osoby i jestem mega ciekawa, jakiego skina dzisiaj wybierze Rafał. Także przejdźmy, widzowie, do mojego skina. Wy już go widzicie, ale będę musiał tutaj zmienić pewne elementy. Jak wiecie, teraz bardzo dużo osób, bo nagrywamy to na samym początku tego sezonu, będzie miało bardzo ograniczoną pulę skinów, ale jako, że będzie 100 osób, no to być może wybiorę jeszcze takiego skina, ale no, oglądajcie, słuchajcie, jeśli chodzi o plecak, plecak do tego skina również powinien pasować, więc ja może, czekajcie, co by sobie tu można było wybrać. Weźmy sobie, słuchajcie, no pasowałoby kolorystycznie do tego dobrać, ale czy na pewno musimy to robić kolorystycznie, no żeby się Ewela też nie łatwo zorientowała. Dobra, weźmy sobie coś takiego, myślę, że to będzie mega fajne. Jeśli chodzi o zbierak, no to zbierak również sobie weźmiemy coś takiego, wydaje mi się, że może tutaj fajnie pasować. O, lotnie też zmienimy może, lotnie też dajmy sobie taką i to jest mój dzisiejszy ubiór na ten odcinek. Skoro Rafał wybrał już skina, to ja zaczynam custom. Okej, widzowie, mnie już czytało i tak jak możecie zobaczyć, niektórzy chyba w ogóle nie mają tego skina, bo tutaj Rzemek jest bez. Ej, to jest dobry skinek na dzisiaj w ogóle. Nie, no mega fajne te skinki są. Niektóre wydają się, no niezbyt takie ciekawe, ale no zobaczymy jak to będzie. To są skiny z trzeciego sezonu i ja myślałam, że wszyscy właśnie będą mieli tego skina Eevee i że będzie mega ciężko, ale z tego co widzę to jest różnorodność. I teraz pytanie, czy Rafał wybierze takiego skina, po którym od razu będę wiedziała, bo tylko pewnie on ma 100 leveli? Widzowie, no ja mam tajny plan. Słuchajcie, jako że niektóre rzeczy zostały dodane do gry, to dzisiaj sobie wykorzystamy właśnie niektórych nowych rzeczy. Polecimy, Eweli już mogę podpowiedzieć, że polecimy na nową miejscówkę, ale pamiętajcie, że ja Ewelę mogę również trollować, więc ona tam musi się dobrze zastanowić. Czy Rafa troluje, czy Rafa nie troluje, ale no, to zostawiam jej. Ja już wiedziałam, że Rafa poleci na nową miejscówkę, bo to on teraz kocha tam latać. Ja lecę standardowo na latarnię, podkładam się i teraz pytanie, czy właśnie Rafał wybrał takiego skina, żebym się nie domyśliła, czyli takiego, co pewnie myślał, że każdy będzie miał, czyli na przykład Eevee. Czy wybrał na przykład, chciał się pochwalić, że ma 100 leveli karnetu i właśnie wybrał właśnie za setny level. Ale wtedy bym już wiedziała na 100%, że to on, no bo parę dni od sezonów, kto ma takiego skina? No tylko jakiś youtuber, także no... Nie, no nie do końca, słuchajcie. Niektórzy kupują karnety, ja w sensie kupują stopnie karnetu. Ja znam bardzo dużo takich widzów, którzy faktycznie tego wykorzystują. Ja już jestem u celu, ale lecimy sobie jeszcze w jedno miejsce, chociaż szczerze wam powiem, że nie wiem, czy to była tak naprawdę do końca dobra decyzja. Ja w ogóle zapomniałem, że pewne rzeczy mają ograniczony czas. I na przykład tak jak teraz możemy dropić sobie w tym miejscu. Ja oczywiście mówię o czym innym, ale nie chcę, żeby Ewela się zorientowała. To coś tak naprawdę, ta strefa może przejść w kolejne miejsca, więc no musimy po prostu się mocno pośpieszyć i dobrze by było zrobić jeszcze jedną rzecz. Ja tutaj już wygodnie sobie usiadłam. Mamy tutaj klika i ja właśnie myślałam, że na tym customie połowa będzie osób, która będzie miała Eevee, a połowa osób będzie, która będzie miała klika. I właśnie to wydaje mi... No zobaczymy. Zobaczymy następną osobę, czy rzeczywiście to będzie Eevee albo klik. I tak, i mamy Eevee, ale tutaj też jest następna. Na pewno będzie dużo Eevee i tu w ogóle... Plecak. Czy plecak Among Us już jest w Fortnite'cie? Na pewno jak oglądacie ten odcinek, to już na pewno jest, ale jak my nagrywaliśmy ten odcinek wczoraj, to Rafał miał przedpremierowo. Więc czy to jest może Rafał? No właśnie nie do końca, dlatego że wszyscy dostali ten plecak, którzy kupili Among Usa na tym, na Epic Game Store. Więc każdy może mieć ten plecak już tak naprawdę teraz. Dzięki, bo mi podpowiedziałeś właśnie. No ale no, tak to byś myślała, że to jestem ja. Ale Rafał wątpię, żeby zabrał takie bronie i żeby w ogóle tańczył z widzami. On tutaj, wiecie, tryharduje, czyli pewnie zbiera ma, bo chcę to wygrać, a nie stoi sobie z ziomkami i tańczy. Także lecimy z następną osobą. Ej, tak szczerze muszę wam powiedzieć, że rzeczywiście staram się mieć dużo maców, ale no to jak to jest tak jak co mecz. No, lepiej mieć dużo maców niż nie mieć wcale, no nie? Tutaj ktoś poleciał właśnie na sadzonki. Rafał na pewno też poleciał na sadzonki i patrzcie, nawet się mu trafiły fioletowe i w ogóle tutaj wszystko jest dobrane idealnie. Tu jest w ogóle cały zestaw kupiony. Ja nie wiem, czy Rafał ma tego Spidermana białego. Nie widziałam go u niego, a nagrywaliśmy ostatnio challenge Spidermana i tam nie było chyba takiego białego. Także tutaj już patrzcie się, jaki podstęp tutaj robię i analizuję wszystko, co się da, więc wydaje mi się, że to nie będzie on. Tu się zróbmy sobie w ten sposób. No i widzowie, o to chodzi. O to chodzi właśnie. O to chodzi. Ja mam pewien plan, widzowie. Mam pewien plan. Mam tutaj kompana na tą chwilę, bo jeszcze nie możemy się bić. Także ja sobie potwieram jeszcze te rzeczy, które tutaj mam. Ej, no i lecimy dalej. W ogóle zobacz,
Zobaczcie, kogo my tutaj mamy. Mamy takiego bananka. Rafał, jak wybierał swojego skina, to mówił, że nic mu nie pasuje, w sensie plecak. I moim zdaniem tutaj temu bananowi te skrzydła ewidentnie nie pasują, także to jest może już jakiś trop. I w ogóle ja przypominam, że ja muszę odgadnąć, zanim będzie top 10. W sensie jak jest 10 osób w grze, to ja muszę wtedy powiedzieć, którym skinem gra Rafał, później już nie ma wyjścia. I patrzcie, w ogóle temu bananowi głowa wystaje. Okej, ja biorę się za zbieranie matsów, bo tego może mi brakować później. A dobrze by było, żeby te matsy były cały czas. I ogółem jestem mega zdziwiony, że mam tak mało osób wokół siebie. Szczerze myślałem, że będę miał bardzo dużo osób. No bo wiecie, gdzie ja zawsze latam, więc no tam też lata dużo osób, a tym razem okazuje się, że nie. Rafał poleciał na pewno na grzybki i ja tak myślałam, że może to on jest tym skinem. Chociaż tutaj nie wiem, czy mi nie wczytało tego skina, czy ktoś gra Bambikiem, bo jest ulubiony kill of Rafała, jest harpun, są rybki, jest apteczka, a jak już wiemy, bo to już jest któryś odcinek z tej serii, każdy na końcu ma pełno rybek, bo gramy też na strefę, w sensie dużo leczenia trzeba mieć na koniec, bo też można wygrać dzięki właśnie strefie. No ja mogę zdradzić tyle, że ja rybki nie mam żadnej, Ewela, i jest to na pewno prawda. Dobra, pewnie są palce skrzyżowane pod biurkiem, ale zobaczmy następną osobę. Ja muszę tutaj właśnie iść na te grzybki. Lamek tutaj znalazł właśnie, patrzcie jak się skrada do niej skubaniec ze złotym akaczem jeszcze. Właśnie lama to by się przydała, tak szczerze. Poskradał się do niej, zabudował. To jest jakiś tutaj... I czeka jeszcze, żeby zniosła macy. Nie rozwalają, bo się boję, że pewnie zniknie. I zobaczmy, czy ktoś mu tutaj podkradnie tą lamę. Bo w sumie tutaj nie wolno niby się bić, ale podkradać lamę nie było nic mowy. Bandażownicę ma z lamy. Ej, bandażownica. O, Rafał, poluj na tą osobę, bo mi się wydaje, że bandażownica tutaj będzie op, bardzo op. No bandażownica totalnie zmienia grę, bo można sobie w tej strefie na pewno dużo pobyć i zawsze to leczenie nam się nie skończy, więc ta bandażownica byłaby mega super. Także zapamiętajmy gracza 309, czy zostanie on na koniec, ale wydaje mi się, że jak ma bandażownicę, a gra tutaj widać, że z głową, to wydaje mi się, że on będzie gdzieś tam w topce. Okej, ja robię sobie ostatnie zbiory match. Mam dosyć dużo, ale jeszcze bym chciał trochę zdobyć, tak szczerze. Mam dosyć dużo maców. Rafał tutaj daje mi w sumie podpowiedzi. Tutaj też mamy gościa, który ma w miarę dużo. Ma rybki. Rafał niby mówił, że nie ma rybek. I jest Eevee. No jednak, tak jak mówiłam, dużo jest tych skinów, ale kill-offy się różnią. I wątpię, że Rafał by taki kill-off zabrał. W ogóle nigdy nie widziałam u niego tego kill-offu. Kill-offa. Nigdy nie wiem, jak to powiedzieć. Muszę w końcu to sprawdzić. Wydaje mi się, że to nie jest on. Ale ja mam jeszcze dużo czasu, także spokojnie wygramy to. Ja sobie jeszcze wszystko zbieram i no zaraz będziemy sobie może kogoś atakować, bo za niedługo będziemy mogli się w ogóle bić. Kolejna osoba z plecakiem z Among Usa ma skina Bambika i właśnie... Ej, no, znowu patrzcie się, jest ten sam kill-off i Bambik. Nie wiem, czy mi nie wczytało, czy co, ale ma tutaj fajne bronie. Widać, że właśnie sadzonek. I może Rafał mnie prankuje i specjalnie nie wybrał żadnego skina z trzeciego sezonu? No ja na pewno ci nie powiem, jakiego skina mam, ale jest to ciężki skin do zgadnięcia. Mega ciężki, ale za to pasujący. Tyle teraz broni jest złotych w Fortnite. Teraz normalnie zrobić challenge z złotymi broniami to jest easy, co? To jest taki trochę sezon z UFO. Wtedy też dało się tak bardzo łatwo te bronie zgarnąć. Mam nadzieję, że będzie to trwało jak najdłużej, bo właśnie dla nas, jak nagrywamy takie challenge, to jest mega ułatwienie, bo czasami jak były złote bronie, to ciężko było cokolwiek znaleźć. A teraz krzaczek kradniemy i jest. Ja tak szczerze, to nie mam zbytnio dobrej sytuacji, dlatego że... strefa jest tak troszeczkę wywalona ode mnie, ale no nie możemy się jeszcze bić, więc na spokojnie. Rafał może robi jakiegoś skybase'a na dziku, albo on na pewno wilka sobie zabierze, bo on teraz sobie ustawił przyciski, na sprincie biegnie na wilku bardzo szybko, także tutaj musimy też patrzeć na osoby, które jeżdżą na wilkach, bo to może być Rafał, ale skoro tak powiedziałam, to na pewno nie pojedzie na wilku. Ale on pewnie teraz tam jedzie tak na wilku, hopca, hopca. Na wilku jest niebezpiecznie, także Ewela, nie, na wilku bym nie pojechał raczej, chociaż no różnie to jest. Ej, mamy tutaj tego skina, który mi się mega, mega podoba. Jest to edycja do skina Eevee i on jest kozacki. Jakby ta spódnica była trochę krótsza, to by było fajniej, ale moim zdaniem to jest jeden z ładniejszych skinów z tego karnetu. I w ogóle tutaj te kill-offy też super ransku pasują. Nie wiem, czy to są specjalnie do niej, czy nie, ale pierwszy raz je widzę. I ktoś tutaj, nie wiem, kampi w krzaku, ma trochę słabą pompę i trzy rybki. Nie wiem, może poszedł siku, albo się zestresował i poszedł na dwójkę. Rafał, czy to ty? Ja właśnie sobie przechodzę do strefy. Zobaczymy, czyli to wyjdzie. Do strefy, czyli Rafał jest poza linią, czyli to nie jest na pewno Rafał, czyli szybki teraz robimy research i sprawdzamy, kto jest za linią. To na pewno nie jest Rafał, to też nie, bo jest w środku strefy. Już jestem w strefie. No dobra, dobra. W ogóle to jest jakiś super antycki skin, ja go nigdy nie widziałam. Zobaczmy, jak tam strefa wygląda. Troszkę mamy tutaj jeziora i mamy na słodkie skrzyżowanie. A słodkim skrzyżowaniu mamy strefę. I właśnie jak ta strefa dojdzie teraz, o właśnie od tego momentu zaczyna się walka. I już tu zobaczcie pierwsze strzały. Taki skin tutaj i on w ogóle jest z tego sezonu trzeciego? Ja go nigdy nie widziałam, także możliwe. Ale nie widziałam go też u Rafała, także wątpię, żeby Rafał go miał. I patrzcie, jakaś tutaj walka w ogóle zaczęła.
Tutaj tam to jest, nie, to jest inna, ale też mamy Eevee w tą edycję. Ona nie miała takiego plecaka wcześniej, ale też tu kampi w krzaczku. A Rafał, jak tam u ciebie? Halo, halo? No u mnie sprawa wygląda tak, że tu jest taki teren w ogóle niezabudowany, że to jest jakiś hit. W sensie nie ma gdzie się za bardzo nawet skampić. Rafał mi dał mega podpowiedź, bo bardzo dużo graczy jest właśnie tutaj na skrzyżowaniu, a on gdzieś jest w jakimś pustkowiu. O, czyli na przykład tutaj. I to może być Rafał. Ale wątpię, że Rafał by nie miał potki, bo nic nie było słychać, że się bije. Ogółem nie jest zbytnio ciekawie, bo jak widzicie, pewna rzecz mi się kończy, a pewne rzeczy są obok mnie. No, są dymy po prostu, nie? Są dosyć duże dymy. Tutaj coś mi się kończy, czyli może matce mi się skończyły. Ej, ja mam tutaj dobry tip. Ja mogę patrzeć na złoto też. A Rafał wiem, że ma mega dużo złota. I tutaj już miałam mówić, że takim skinem Rafał byłby w stanie grać. Jemu się podobają takie jakieś dziwolągi różne. Matce muszy się kończą, ma fajne bronie, ale złoto. Rafał ma dużo złota. Chyba, że wydał na odcinku jakimś, ale... Ale są lagi duże, to jest niesamowite. To jest dobry trop. Patrzymy, kto ma dużo złota. Tutaj też ma ktoś mało złota. Ja dosyć mocno dostałem. Ktoś tam zapomniał, że tutaj dużo graczy zostało w małej strefie. O, ktoś leci samochodem. XD. No nie, nie wytrzymam, nic mu nie jest. Znowu mamy Among Usa na plecu, na plecach. Dobra, podleczmy się. No nie, nie jest ciekawie. Naprawdę. Mi się wydaje, że Rafał nie zabrał sobie Eevee, bo dla niego by to było zbyt proste, w sensie zbyt takie oczywiste. A większość, albo większość osób myślał, że będzie miał i chciał mnie strollować, dlatego też tak, żeby im było ciężko. Dobra, Among Us podjechał. No, jest źle, bo ja miałem tak dużo maców, a teraz mam tych maców bardzo mało. No to na pewno to nie jest Rafał, bo tu ktoś ma 1000 maców, także to nie jest on, chyba że dla Rafa 1000 to mało. To gdzie wydałeś te macy? Ja mam przypał, bo mnie ktoś dojeżdża teraz, nie? A strefa już jest naprawdę mała, a naprawdę dużo, dużo osób. O, ktoś tu dostał? I na razie mi się wydaje, że nie oglądałam jeszcze Rafała jak gra. Ale, tak jak mówiłam, mam tą taktykę ze złotem i tylko po tym teraz patrzymy. Także ja sobie teraz przeglądam wszystkie skiny i zobaczę, czy ktoś jest, kto ma jakoś wyjątkowo dużo złota. A czemu patrzysz po złocie? Bo mam taką taktykę, że miałeś bardzo dużo złota, chyba że wydałeś, ale padłam na to, że mogę patrzeć po tym. Bo jak nie wydałeś, to znaczy, że dalej masz dużo i to jesteś pewnie ty, bo wszyscy raczej mają mało. Ale Ewelinko, moja droga, na customach złoto się nie zapisuje, także... Aha! Dlatego oni mają tak mało, bo zebrali sobie teraz. Ja! I dobrze, że mi powiedziałaś, bo tak to bym szukała tutaj. Zapomniałam o tym. Chciałam, że my grałem po prostu zwykły mecz, a przecież to z kastą. No i jestem teraz zrujnowana. Dobra, mi się tutaj skiny już powtarzają, także wydaje się, że ja już każdą osobę oglądałam dzisiaj i gdzieś tam musiał być Rafał. Chociaż na przykład takiego bombika nie widziałam, także widocznie mnie wszystkie nie wczytało. Ale po prostu czekam jeszcze te 12 osób i wtedy podejmuję decyzję. Ale ciężko jest i będę chyba losowo. Ajajaj, tutaj ziomeczek mega obity. No ale nie udało mi się. Misiek, pierwszy raz go widzę. I 21 osób. No, dobra, jest, fraguś. Mamy... Nie mogę nic powiedzieć. Kurde, prawie się wydałem, nie? Mamy... Mamy sleczenie. Snajperkę. No dobra, masz rację. Ślurpa. Ściany. Ściany! I akurat ktoś mi się otworzył, co ma 7 ścian i nie widziałam tego skina jeszcze. Nie, nie o to mi chodziło akurat, nie o ściany, Ewelinko. 297, gracz 297 z taką strzałką na plecach. Czy to jest Rafał? To ja, Ewela. To jesteś ty, także muszę tutaj mieć na palniku. Snajperki nie ma, ale ściany są. Dobra, zobaczymy reakcję Rafała teraz, bo ten ktoś tutaj teraz jakiegoś typka porobi. Jak się ucieszy, to znaczy, że to jest on. Jest! To było udawane. Akurat znamy się z Rafałem nie krótko i wiem, kiedy udaje. Rafał tak lubi schodzić, także sprawdźmy następną osobę. Rybki. Kula taka. Rafał nie ma takich kuli chyba. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Misiek nie ma ścian. Tutaj też ktoś ma 15 ścian. W ogóle ktoś ma 12 splaszy. Tu jest ten gościu z bandażownicą. Dalej żyje. Mówiłam, że będzie gdzieś w topce. 5 osób i muszę dać ten. No, nie wiem, widzowie, co mam zrobić. Co zrobić mam, bo no jest źle u mnie. Jest po prostu mega źle. Szukamy kogoś, u kogo jest mega źle. Tu jest w miarę dobrze. Matcy są i ten. Tak średnio bym powiedziała. Tu jest dużo matców. Fajne bronie, okej. Tu jest gościu, który ma mało maców, nie ma w ogóle rzeczy w ekwipunku. Prawiem, że są jeszcze takie osoby, które mają, nie mają rzeczy w ekwipunku. Są, że nie mają pojedyncze, ale tu jest jeden gość, który ma dwie wolne dziurki. Dwa wolne sloty ma i dostał jeszcze w łepetynę. Jakby nie wystawiał może łebka, to by nie dostał. Sprawdźmy tutaj, jak on w ogóle gra. Czy on gra
Staje jak Rafał. Rafał lubi być na highgroundzie, jest na highgroundzie. Rafał lubi... Lubi tą broń, Rafał! Ostatnio na odcinku, nie wiem, czy to zostało wycięte, ale chciałam mu dać kałacha jakiegoś lepszego. On powiedział, że woli to, a było gorszej, gorszej klasy. I Rafał tak ścianę daje. I dwie osoby, i muszę powiedzieć, czy stawiamy na tego gościa? Rób co chcesz, Ewela, no ja mam przypał i tak. I ten gościu jest z trzeciego sezonu? Być może. Rafał też dużo edytuje, ten gościu też dużo edytuje. Co zrobić mam? Dobra, to jest chyba Rafał. No, czy ja musiałem od wszystkich dostawać naprawdę? Akurat spadłeś na 10 osobie, ale ja i tak bym postawiła na ciebie. No jak widzieliście, widzowie, mi dzisiaj nie poszło, ale sprawdźmy, kto to jeszcze wygra. I zobaczymy, czy Iwi na górze wygra, czy na dole. I wygrywa Ulany Maciuś.